Cześć, jestem Monia i właśnie remontujemy nasz dom, a tutaj efekty pracy nad naszą łazienką. Mam nadzieję, że się zainspirujecie i chętnie przejdziecie przez ten proces razem z nami. Mój mąż z przyjacielem pięknie rozebrali całą starą łazienkę, a to ja, kontrolująca już gotowy efekt. Po kilku dniach łazienkę przejął fachowiec i już pięknie jest obklejona zielonymi płytami. Udało się też zrobić odpływ liniowy, na którym nam bardzo zależało, a nie było pewne, czy w naszym przypadku uda się to zrobić. Kolejne kilka dni i na ścianie mamy już pierwsze płytki. Odkąd pamiętam, zawsze marzyła mi się kremowa łazienka i ten efekt naprawdę cieszy moje oczy. Jednak żeby łazienka nie była zbyt monotonna, postawiliśmy również na dekor w takich odcieniach zieleni. I zbliżenie na blat pod zlewy, który będzie w takim drewnopodobnym kolorze. Po jakichś 3 tygodniach pracy fachowca łazienka już jest w takim stanie, już naprawdę rośnie w oczach. Pięknie się na to patrzy. Pod prysznicem będzie półka na kosmetyki i jedną ze ścian prysznica zdecydowaliśmy również zrobić w dekorze. A teraz przenosimy się w czasie o kolejne kilka dni i w łazience pojawiła się podłoga i wykończenia przy drzwiach, oknie, innych zakamarkach, a także w połowie łazienki mamy już fugę. Półka na kosmetyki, jak widać, również jest już wykaflowana. Tak samo jak blat, brakuje jeszcze fugi i będzie można zakładać zlewy. Płytki na podłogę wybraliśmy z takim postarzanym efektem. Jak będziemy mieli zamontowane lepsze światło, to wtedy postaram się je ładniej pokazać. No, to jeszcze chwilę i będzie pięknie. Mamy to oświetlenie w łazience, już śmiga i od razu jakość nagrania jest zdecydowanie lepsza. Złota bateria wannowa jest już zamontowana, wanna wykaflowana. W środku jest jeszcze woda, bo sprawdzamy, czy nie przecieka. Pod prysznicem zdecydowaliśmy się na zestaw podtynkowy, oczywiście również w złotym kolorze. I są już 2 zlewy, a łazienka zaczyna przypominać łazienkę. Do końca jeszcze troszkę zostało, ale ja już zachwycam się tym efektem. Co prawda wkradł się nam tutaj błąd, nie pierwszy i nie ostatni, ale o tym może w innym filmie, jeśli będziecie chętni. Jest i ona, lampka do lustra w takim retro klimacie, oczywiście z drugiej strony jest druga. Totalnie wygląda jak taki stary świecznik i jestem nią zachwycona, dajcie znać, co sądzicie. Czy lubicie takie retro wstawki, czy to nie wasz klimat? A teraz hop i jesteśmy znowu kilka dni dalej. Drzwiczki do prysznica tak wstępnie już sobie wiszą. Mamy już baterie przy wannie i żarówki w lampkach. Na tym etapie zakończę pierwszą część remontu naszej łazienki, bo teraz musimy się uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na meble od stolarza. A jeśli nasz projekt Ci się podoba i nie chcesz przegapić kolejnej części, to zostaw suba i wyczekuj kolejnego filmu. Pa!